Yo! Jesteśmy na Kasprowym Wierchu razem z Mareczkiem. Czyli na samej granicy Polski ze Słowacją. A dlaczego tutaj jesteśmy? Stary, bardzo dobre pytanie. Pieszo przez Polskę, czyli pokonamy z buta ponad 700 km. A do tego nie możemy korzystać z własnych pieniędzy, a jedzenie, picie i nocleg możemy uzyskać tylko od widzów. Odcinki będą pojawiać się codziennie na zmianę na kanale Glencu i na kanale Marek Wita. Dodatkowo będą tylko z jednodniowym opóźnieniem, więc jesteście z nami praktycznie na żywo. Dobra, skoro już wszystko wiecie, chciałem wam tylko pokazać nasze bagaże. To jest mój bagaż, to jest Glenca bagaż, to jest niezły ziomek obok nas. To jest twój kolega. To jest nasz kolega, kurwa. To jest nasz kolega. Tak naprawdę ogólnie spotkaliśmy już sporo ludzi ciekawych, którzy właśnie się pytali, co tutaj robimy. I teraz mamy taką presję, że nie możemy ich zawieźć i musimy przejść te 700 km bez jedzenia, picia i wszystkiego ogólnie, bez pieniędzy. Ale każdy to mówimy. No, pokonujemy całą Polskę, 700 km. Wszyscy mają takie, wow, naprawdę? Zrobicie to? My tak, zrobimy to. W 10 dni! A potem mówimy, nie, może jednak 14 dni. No, ogólnie nie wzięliśmy pod uwagę tego, że te bagaże w cholerę ważą, nie? Stare mi już plecy padają. Tak, no, już gdyby... I są pierwsze kłopoty. Jak ci to wytrzyma, to będę w szoku. Ja się nie zdziwię, jak mój wytrzyma dłużej niż twój. Nie, nie, ej. Ja kupiłem nowy plecak, jest fajny, ale jest ciężki. Ma taką jedną wadę. Nie wiem, czy to jest... Czy to może być 10 kg, czy nawet więcej? Mam wodę. No to najważniejsze. To jest najważniejsze, bo szczerze? Ja szczerze mam ciebie, to jest najważniejsze. To jest mega ważne. I mamy jeszcze stary do pokonania 700 km, więc ja mówię, idziemy. Tak, tak. Nie ma co na tym zwlekać, bo ogólnie z czasem jesteśmy tak trochę... Właśnie, bo plan miał wyglądać tak, że mieliśmy ruszyć, nie no, koło 9 wyjść. Wiedzieliśmy, że koło 10 wyjdziemy na górze i zaczniemy iść. Ale że była taka kolejka, żeby w ogóle wyjechać tutaj, czekaliśmy z półtorej godziny, jak na mniej więcej, jest 13:30, a my dopiero zaczynamy podróż, więc... Z tego co oglądaliśmy, to droga ze szczytu na dół zajmuje 2 godziny, ponad 2 godziny. Tak, więc dzisiaj możliwe, że pokonamy, nie wiem, z 5 kilometrów. Może do tego nowego targu dojdziemy. Ogólnie robimy sobie takie checkpointy w miastach, nie? Tak, tak. I nam pierwszy fani, od nich wyciągniemy pieniądze. Zdjęcie? Stary, jo. Kurde, stary. Stary, dobra. Ej, Kuba, mówiłeś coś innego. Tak, tak. Siema, siemka, siemka, siemka. Jasne. Kuba, siema. Idę tu u ciebie. Dobrze, strzelaj. Jasne. Ogólnie ludzie nas teraz właśnie tutaj wsparli duchowo, powiedzieli, no, że nam powodzenia, życzyli nam powodzenia. Ja się poczułem lepiej, Kuba. Ej, ja też się poczułem lepiej, mimo że leci mi z nosa. Ale faktycznie, miałeś taką ciąpetę dużą, ale nie chciałem tego mówić przy innych. Ale tyle sobie zdjęcie zrobię z tą ciąpetą, że to trzech. Kubie, ja się cieszę, że my stąd schodzimy, a nie wchodzimy. Z tymi plecakami? Ja już jestem teraz zmęczony, coś czuję, że będziemy musieli zrobić przerwę dzień w Zakopanym. Nie, no bez przesady, chłopie, stary, przed nami 700 km. Musimy to pokonać szybko, ja nie odpuszczam. Słuchaj, ludzie są przystosowani ogólnie do koczowniczego trybu życia, więc damy radę, Kuba. Fajnie, to było... To było strasznie motywujące, zwłaszcza ten krzyk, oła, stary. Stary, widzę tą kolejkę i myślę sobie, wow, kozacko. Ja wezmę zdejmuję bluzę, bo ja już jestem mokry pod nią. A wiesz, co jeszcze pod nią mam? Koszulka, glęciuszki. Yo. Yo, dobre lokowanko w górach. Tak. Dobra, szybko, bo ludzie idą. A mi szczerze, ale jesteś ci w tych glęciuszkach? Nie. Ej, szczerze, Marek, gdzie kupiłeś glęciuszki? W ogóle dostałem za darmo, ale można je kupić na funderwear.pl. Glęciuszki są oficjalnym sponsorem naszych ubrań na tym wyjściu. Co, Kuba, lepiej bez bluzy? Stary, lepiej w glęciuszkach, które też mam. I wiesz, co jest najlepsze? Co? Że na tej koszulce będą się pojawiały podpisy. Racja, wasze podpisy. Racja. A to zaraz wyjaśnimy. Zaraz, bo teraz mi się nie chce. O, zejdziemy trochę. Trochę niżej. No. Większej kłody na start nie mogliśmy sobie wrzucić pod nogi. Może by było, ale to jest jedna z największych. Ja w głowie, jak miałem zejście, no, to myślałem, że to zejście będzie takie, a to raczej było takie. A ja już wiem, że kupiłem, znaczy zabrałem zły plecak. Nie, tak, no, plecy stary bolą. Szczerze, twój plecak jest najlepszy na świecie. No, ale brakuje mi tego zapięcia i tu ewentualnego zapięcia i wszystko mi siada na łopatki, na tutaj na odcinek. Musimy zrobić tutaj bardzo ważną rzecz, mianowicie podpis. Właśnie, bo nie wyjaśnialiśmy tego, jest strona 700km.net albo .pl, to i to działa. Tam możecie sobie sprawdzić, gdzie jesteśmy aktualnie na mapie, możecie dołożyć nam kolejne wyzwania, możecie nam pomóc płacając pieniądze, płacając donaty, bo my kochamy pieniądze. Mhm. Ogólnie możecie zrobić dużo rzeczy. A dodatkowo dla was,
jeśli płacicie odpowiednią ilość pieniędzy, są bonusy indywidualne. I na przykład jeden bonus to jest podpis na tej koszulce białej, którą ktoś właśnie przekroczył. Ej, nieźle. A też jeszcze warto w sumie wspomnieć o tym, że patrząc na mapkę, wiedząc gdzie mniej więcej jesteśmy, to możecie nas wytropić i wystąpić u nas na odcinku. Jo, wytropić. A nas będzie bardzo łatwo wytropić, bo będziemy śmierdzieć. Dokładnie. Ej, ale niech nas tropią, bo jak nas wytropią i nas znajdą i będziecie tutaj na odcinku, to wtedy możecie nam dać pieniądze na jedzenie. Albo przygarnąć. To jest bardzo ważna rzecz, bo myślałem, że tam na górze uda nam się zdobyć pieniądze, ale no niestety złapał mnie mój lęk przeciwludzki i nie dałem rady powiedzieć tych słów. Poproszę pieniądze od was. I mamy 0 złotych aktualnie, a jestem głodny na przykład. Ja też jestem głodny. Wiem, że było wytłumaczone, że jesteśmy bez pieniędzy, bez jedzenia i bez wody, ale zanim wyruszyliśmy, ja sobie wziąłem jedną buteleczkę, już ją tam wypiliśmy. Więc to się liczy. To się liczy, nie? To jeszcze było, stary, to było przed zasadami, przed startem obowiązujących zasad. A jest plusik, mając tę butelkę, możemy teraz korzystać tutaj z takiego zbiorniczka, z drugiej wody pitnej i uzupełniamy i mamy na dalszy ciąg, stary. Wodę, bo woda jest bardzo ważna. Ja nie miałem wody, ale miałem coś innego. Miałem napój niebieski. Nie, wypiję go i będę miał pojemnik na wodę. Stary, to jest przekminione. Ej, ty to masz mega. Życie jest piękne. Nawodnienie jest bardzo ważne. Ale buczy mi brzuchu. Stary, a wiesz co jest najgorsze, że jest godzina 15.50. My praktycznie jesteśmy w tym samym miejscu, w którym zaczynaliśmy jakby dzień. Mhm. Kuźnica. Stąd jest kolejka na Kasprowy Wier. Dopiero teraz tu wróciliśmy. Ale i tak w dobrym czasie, stary. Godzina 40 minut, zeszliśmy z góry. Tak, byliśmy torpedą, mijaliśmy wszystkich. Jak zygzak McQueen. O kurde, ale ciśnienie. Ale pod jednym warunkiem, nie? No. Dziewczyny, macie pieniądze? Mam 5 dych. A nie macie drobniejszych? W zamian możemy dać właśnie, kartkę z autografem, ej. Kurde, ale to twój autograf, moje jest brzydki. Ja nienawidzę mojego zdjęcia, one są okropne. Naprawdę, proszę. Jest super. O, dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie było, że to jest kradzież waszych pieniędzy. Dajemy w zamian te dwa śliczne zdjęcia. To jest naprawdę co możemy, jedyne co możemy dać. Są wspaniałe, warte 200 zł. 20 zł. Okay. 20. To, wow. To jest wymiana, wiecie, na równi, jeden do jeden, nie? Ja chyba, ale dobrze na poczuć, ludzi, pierwszy ludzie. Sorry. Idziemy dalej, ale musieliśmy trochę zbiec z naszej trasy, bo teoretycznie na nowy targ kieruje w inną stronę. Ale my musimy zarobić pieniądze, Marek. Słyszysz to? Czego to? Z ławki. Kurde, czego to ludzie nie wymyślą? Musimy się wygłupić po prostu, Marek. Tak, musimy się wygłupić w celu pozyskania jeszcze większej ilości pieniędzy. Mamy dwie dychy, ale dwie dychy nam wystarczą na mały posiłek. A jeszcze dzisiaj nie mamy noclegu. A, racja. Nie wiem co z noclegiem, chociaż mamy jeden pomysł. Mamy jeden pomysł. Co zrobić, ale dalej nie jest oficjalnie, nie mamy noclegu. No i dwie dychy, no to nie wystarczy na całe życie. Noclegi w zakupale nie są tanie. Nie, super jest, ogólnie mi na razie nic nie boli. Okej. Jo, mamy tutaj widzów i może coś sypną, może, bo się nie trzymają. Ja mogę dać piąteczkę. Jo, stary, kurde. Daj mu piąteczkę też. A piąteczka w sumie, piąteczka za piąteczka. Gid, to się szanuje, nie? Tak się zarabia. Tak się zarabia, już powoli rosiemy w siłę, nie? Zaraz wykupimy wszystko. Mamy już 25 zł, stary, możemy szaleć. Czekaj, bo nie mam rąk, wiesz? Ale na to wiesz co mamy? Pieniądze. Dziękujemy. Idziemy dalej. Drodzy państwo, co sobie wygadacie, że jeszcze macie kolejne pieniądze? Tak, no 15 euro. Ja pierdzielę. Chłopaki. Dobrze, chłopaki. Ja jeszcze nie wiem, jak to cię dziękuję, nie? Ale ja podziękuję w taki sposób. Nie ma za co. Znaczy nie, no jest za co, jest. Wiecie na co przygodę, nie? Na pewno będziemy oglądać. Kurde, jutro pierwszy odcinek wlatuje. Ten odcinek. Ten no odcinek, no i spokoj, tak? Będziemy oglądać, nie? Można go nazwić? Yo. Dzięki. Szczerze, ale rozpłaczę się zaraz. Zrób teraz, dawaj. Chwila. Mogę dać grosika na szczęście. O kurde. Ej, akurat, tego zatrzymamy do końca naszej wyprawy. Tak, dobra, tak. Dziękuję. Dobra, chłopaki, koła was. Dzięki. Yo, stary, to jest... Ej, ile dostaliśmy teraz? Okej, szybka matematyka, to jest 15 zł. No to czy mamy 4 dychy już. Więcej. Tak, więcej. Czy masz 4 dychy? Akurat wiesz, 4 dychy, no. No ej. Za 4 dychy, to już za kopalę możesz kupić sobie obiad na przykład. Jeden właśnie, to jest problem, ale bym chciał dwa, bo... Ej, ale idzie dobrze. Jeszcze nie doszliśmy na krupówki, a już mamy pieniądze. Ej, właśnie do tego chciałem zbierzać, że nawet nie doszliśmy do naszego targetu, a zebraliśmy już całkiem spoko sumkę. Tak. To ciekawe, ile możemy na krupówkach zarobić. Ej, stary, masz przebranie misia? Nie, ty jesteś moim misiem. Idziemy na krupówki, ciąg dalszy i może zrobimy tam fajną sumkę.
Kuba, powiedz mi, co ty u licho kurna jasnego robisz? Wiecie, no głupio jest, że kradniemy pieniądze, więc będziemy okradali pieniądze, ale w zamian będziemy dawali nasze zdjęcia. No mądre, nie? Dalej nie mogę uwierzyć, że zabrałeś te moje zdjęcia, ja ich po prostu nie cierpię, ale zawsze lepszy ryż niż nic, nie? On jest najlepszy na świecie. Twoje jest dużo lepsze. Nie wiem, czemu ty hejtujesz to zdjęcie. Ono mi się naprawdę podoba i widzą też się spodoba na pewno. Okej. Okay. Obiecuję ci to. Na ten mały palec. Ja się coś zastanawiam, ja nie wiem, czy nie, do mojego nie będę musiał dopłacać. Plan jest następujący. Bierzemy nasze foty, idziemy na Krupówki i będziemy błagać was, byście dali nam pieniądze na jedzenie. A my w zamian damy parę zdjęć. Siemanko. Co jest? I nawet daleko nie poszliśmy. Tak, chcecie zdjęcie? Tak. Nasze też? Ale tu jest niestety układ, że te zdjęcia są warte pieniądze. Znaczy zbieramy po prostu pieniądze i damy te zdjęcia za coś. Cokolwiek. Cokolwiek, 10 groszy może być nawet. Chyba ty się potrafisz nieźle zarezerwować. Stary, jestem negocjator. Robicie jakiś film. Tak, tak, idziemy bez pieniędzy przez całą Polskę. Dobra, dobra. 2 zł. Ojej, stary, dobra, za to ci damy zdjęcie Marka i zdjęcie mnie. Dziękuję, nie? Wartowali. Jeśli chcecie zdjęcie albo coś, jak coś, to możemy ten. Dzięki. Super. Chcecie kupić nasze zdjęcia? Za ile? A ile macie pieniędzy, tyle. Za ile. Negocjujemy, nie? Negocjujemy cenę. Ostatnio te zdjęcia sprzedaliśmy po złotówce każde, ale. Chyba nie miałeś tego mówić, to się mówi, wiesz. Dwa zdjęcia. Deal. Stary, czemu udajesz pieniądzami? No, kurde, to już... No dzięki jest. Siema. Uśmiechaj się, Marek, więcej siebie. Kurde, stary, więcej emocji? Ja nie mam po tym zejściu. Teraz pytanie, czy jesteście w stanie zapłacić coś za te zdjęcia? My oczywiście damy ich więcej, jeśli jest taka potrzeba. Lodyszkę. Kurna, jeszcze szybko poszło. Chyba mi dobrze idzie, to dam ci 3 moje i 3 od Glęca. Może dobrze. Być? Dobrze, pewnie. Jak to dobra ta oferta. Proszę bardzo. Proszę. No stary, i wtedy rozdawaliśmy za... Cicho, cicho bądź, Marek. Dziękuję. Dzięki. Czy chwilę was właśnie szukaliśmy? No, my was szukaliśmy ciągle teraz. Myśleliście, że was nie znajdziemy. Mówimy do rodziców, że mnie zostajemy, szukamy. Nie mogliście od razu złapać, ale dobrze przynajmniej znaleźć. Ale baliśmy się trochę. Proszę. Nie jesteśmy tacy straszni. Jeszcze te są mniej warte, ale dam. Ale... Nie rozmawiaj wszystkim, ale... No nie, no, ej, musi być uczciwie, każdy dał tyle samo. Yo. 30 zł. Serio? Rozumiesz to? 30 zł, no. Co ty gadasz? I to był jeden z moich przyjemniejszych dni. Chwil. Kuba, proszę, idźmy coś zjeść. Ja nie potrafię się wysłowić. 10, 20. 20, stary, 32, jeszcze plus te 40, to mamy 72 zł. O, hejka, jasne, oczywiście. To jest dobry handlowy. Marek, szereg dwa zagaduje. Zdjęcia za to, co masz w ręku. Git? I jeszcze zdjęcie wspólne. Wow. O, proszę, kurde, ej, to jest deal. Ale czy chcecie kupić takie zdjęcia? Próbujemy w jakikolwiek sposób pozyskać pieniądze, bo nagrywamy odcinek, że idziemy całą Polskę bez pieniędzy. 2 złote, złotówka, 50 groszy, cokolwiek. A nie, to dobra, to nie. Nie no, od rodziców będziemy brali. Owszem! O, dzięki wielkie. To wam tu w ręce po prostu, żeby było też coś od nas daje. Po 4 zdjęcia. Dziękuję. I robimy fotkę. Mogę też zdjęcia? Moment, jasny, momencik. Tylko zrobimy zdjęcie. Trzymajcie go. Wow. No, dziękuję bardzo. A tu od nas coś, chociaż żeby było, wiesz o co chodzi. To my dziękujemy. Dzięki wielkie. Yes. No oczywiście. A mamy jeszcze taki jeden deal. Nie chcecie kupić zdjęć naszych? Chcemy. Yo! Dziękuję. Yo! Stary, no zbieram na noslek. Szczerze, chyba tak, no. A i teraz zdjęcie, tak? Tak. Nad morze. Tak, idziemy z buta. Całą Polskę. O, ale już też... Właśnie, zeszliśmy z Kasperskiego. No i idziemy przed siebie. No kozak, brakuje nam jeszcze tak 690 km, ale już powoli się zbliżamy. Nie, powoli do przodu, dajcie radę. To jest... No nie! Nie, no poważnie, Kuba, masz jeszcze twoje zdjęcia? Szczerze nie, czy ja rozdawałem twoje same. Ale to daj, twoje teraz. No to już to same moje. Dobra, to oddaję ci dwa. O wow! No, a to tu zostawię jeszcze, wiesz, to się przyda na przyszłość. Zrobić przerwę? Jo! Musieliśmy zejść trochę z ulicy. Ziemię, musieliśmy zejść trochę troszeczkę z ulicy na bok, bo się zrobiło lekkie zamieszanie już, nie? Stary, Marek jest taki przystojny, że wszyscy do siebie lecą. Stary, to nieprawda. Jest to prawda. Ale dobra. W każdym razie, pora zliczyć, ile zarobiliśmy pieniędzy, co? Ile tam masz, Kuba? Tu masz więcej. To jest niesamowite, ile później zaczęli ludzie nam dawać pieniędzy i w ogóle już off camera ludzie podbijali, żeby robić z nami zdjęcia i od nich mama przychodzi i mówi, słyszałem, że zbieracie pieniądze i daje nam dyszkę, nie? To jest hit, to był hit. Dobra, stary, 10. 90? 96 zł z mojej strony. 96? No. Teraz tak. 106. I 148 1 grosz. Ej, to jest niemożliwe. Tak, tak. Jasne. Zrobimy tylko fotkę. 148 zł i 1 grosz. W godzinę? Mniej. Mniej niż godzinę. A i jeszcze poza tym fajnie, bo dostaliśmy też tak od jednej pani
zdjęcie. Fajnie, od dziewczyny. Przepraszam, od dziewczyny, dobra, od dziewczyny fajne zdjęcie pamiątkowe. Jak chcecie się czymś podzielić, żebyśmy mieli na drogę, ale co mało waży przede wszystkim, to śmiało dawajcie, nie? Yes. Dzięki, super. Marek, chciałeś jeść? Tak. Mam na ciebie wyśmienitą restaurację. Maciek. A wiesz, to jest super, nie? Ty mamy aplikację, super. Nie? Tak. To nie jest lokowanie akurat, ale w tej aplikacji ma się punkty, za które można za darmo wziąć kartkę. Ile masz punkcików? Ja mam coś koło 3000. 8400. Co ty jadasz? Poważnie. Nie, ja rzadko kiedy jem ogólnie w Macu. Czekaj. Nie, ja rzadko kiedy jem w Macu. Ty kiedyś wydajesz te punkty? Raz wydałem te punkty, ale nie wydałem wszystkich. Ja kupiłem tam chyba za to jednego McChickena. Chicken burgera. Czy ty punkty po prostu zbierasz na czarną okazję? No, tak ją jak tak. Chłopie, wiesz co mogę za to wziąć? Wszystko chyba. Po prostu wezmę dużo rzeczy. No dobra, stary, jak królowie. Stary, dobrze, że zabraliśmy tyle pieniędzy. Możemy teraz ich nie wydać, jak coś. Jak coś, to mamy... Numer zero, widziałeś to? Co? Poważnie? Numer zero. I to jest dowód na to, że nie płaciliśmy nic, stary. Same okrągłe zero! Ale powiedziałem to głośno tutaj, no, przepraszam. Głośno. Ale jakby dobrze, jakby z dumą nie wydałeś pieniędzy. Tak. Twoja mama byłaby dumna i moja mama też byłaby dumna. No i tyle. Yo, Kuba został tam na dole, przygnieciony przez dzieciaków, ale mi się już nie chciało po prostu stać, więc wziąłem sobie gastro i ja lecę popusiać. Kuba jest mało asertywny, jak widać. Trudno. No. Kuba, ja już trochę pojadłem. No, nie poczekałeś na mnie. No, stary, kurczę. Słyszałem ci, żebyś odebrał i że idę do góry. Ja nie słyszałem, bo napadli mnie. Widziałem. Rozdałem trochę kartek innych jeszcze, ulotek. A zarobiłeś coś? Nie. To po co? Jak się czujesz? Ja w końcu mogę zjeść posiłek. Dobrze. I teraz wszyscy, drodzy widzowie, którzy teraz jecie, smacznego, po prostu smacznego. Pojedzeni, wyruszyliśmy w dalszą trasę. W końcu wyszliśmy tak na taką spokojniejszą ulicę. Byliśmy już z Kubusiem mocno przebodźcowani. Jeszcze w Macu dopadła nas grupa dzieci. Jak to można skomentować? W sensie, oczywiście część była z nich mega pozytywna, to trzeba przyznać. Grupa Oaza, ta. I animatorzy, pozdrawiamy. I dziękujemy jednej dziewczynie, która dała nam właśnie lizaczki na drogę. Przyda się energia. Przyda się. Zwłaszcza teraz, że jest 18.35, a my dalej jesteśmy w Zakopanem. Plan był taki, że dojdziemy do Nowego Targu. Czas powoli tak ruszyć dupę, Marysiu, także sorry to powiem. Czas ruszyć dupę. Widzicie, yo. I będzie gościu na filmie. No. 20 ileś kilometrów przed 20, nami? 25 chyba kilometrów. Tryb Marek? Sport? Tryb sport. Ogólnie jest już godzina nieczysta, bo jest 19.26, czyli dosyć późno i musimy ogarnąć nocleg. Ale mamy pewnego kolegę, youtubera, który mieszka na naszej drodze do celu, czyli w Nowym Targu, na Nowym Targu, albo w takim targu. Hej, domyślacie się, kto to jest? Dowiecie się na miejscu, co? Na miejscu, jak już będziemy pod domem. Bo nie wiem, czy nas zaprosi. O właśnie. Bo aktualnie się wpraszamy. To nie jest miłe, ale zrobimy to i tak. Pamiętacie, jak powiedziałem, że to jest kolega? To może to jednak nie jest kolega. A po prostu nie odebrał, bo dzwonił do niego przez Instagrama, bo nie ma jego numeru telefonu. To niezły kolega. Napisz mu wiadomość i jak w trakcie odpiszę, to wam damy znać. Idziemy dalej, mamos. Jest tak 685. Właśnie trafiliśmy widzów na drodze, no i zagadali. No, tyle. Powiedzieli, żeby subskrybować kanał mój i Marka, bo codziennie się tam będą pojawiały filmy i będzie super. Ale właśnie, sobie zapomnieliśmy o tym też powiedzieć, nie? Czy my powiedzieliśmy? A powiedzieliśmy na samym początku w intro, nieważne. Wszystko wiecie, wy jesteście mega mądrzy w ogóle. Mamy na włączaj naszego kolegę. Ty może jest naszym kolegą? Zobaczymy. Halo? Ty jesteś chyba mega przystojny, co? Głos tak stary, proste, że tak. Chyba, że widzisz lód stan odbicia Marka. Sobie możliwe. No, bo wiesz, my na razie jesteśmy jeszcze w Zakopanem i idziemy w stronę Nowego Targu. Brakuje nam 19 km, ale brakuje nam też noclegu tam. No i że znamy ciebie, a ty jesteś mega super ziomkiem, naszym najlepszym kolegą na świecie, to znaliśmy się, zapytamy, czy coś tam masz do ogarnięcia, jakiś nosek, ten tego, większe łóżko dla dwóch braci. U mnie w domu dosłownie cała rodzina się zleciała. Poszedłem spytać się o mieszkanie po prostu, bo chciałem wam mieszkanie dać na noc. No zawsze? Skurde, dobra. Ale problem jest tam taki, że wszystko jest pozakręcane, bo jest tam teraz remont generalny, bo idzie na wynajem. Tam nie było nic, ale jest tam teraz praca remontowa. Ale powiedzcie mi, gdzie jesteście? Spróbuję wam coś ogarnąć, bo ja żyłem tutaj 20 lat, panowie, więc ja na pewno mogę znaleźć jakiegoś znajomego, który by mógł was przenosować gdzieś.
No, no wytarnie. Nie wydajecie kasy w ogóle, tak? Tak, tak, tak. Znaczy to co zarobimy od widzów, to co nam dadzą, to możemy wykorzystać. No i jak się da nie wykorzystywać ich pieniędzy, no to tak robimy. Ja się popytam, ja się mogę znajomych popytać w sumie teraz, żebyście mieli gdzie, bo ja bym was chętnie wziął, ale nawet miejsca już u mnie nie ma w chacie. No rozumiem, stary. Jak coś, to wiesz, jakoś ogarniemy, nie? No. Mamy śpiwory, znajdziemy kawałek lasu, też tam się położymy, no. Idźcie sobie, a ja bym zapytał na bieżąco. Dobra, dobra, kochamy cię. Dobra, no hej, ja, buzik. Yo. Ale nam pomógł, kurwa. No nie było idealnie, ale może coś ogarnię. Więc jeszcze jestem taki, nadzieja umiera ostatnio, ale tu jest łanie z tym widokiem tam w tle. Patrzcie. No nie widać go kompletnie. Jak się czujesz, Marko? Ej, stary, wyśmijcie, naprawdę, ja mam mnóstwo energii. Uwaga, samochód, uważaj. Nie wiem, co zrobić z tą energią, mam ją tak dużo zmagazynowanej, że mi uchodzi z każdej strony. Serio? Bo to wygląda jakby było zupełnie inaczej. Wyglądasz... O, raz leciałem, stary, jestem rozjebany totalnie. Ej, nie będę owijał bawełnę, ogólnie w ogóle jestem też dorosły, ale też czasem przeklinam. Jestem rozpierdolony totalnie. No naprawdę, to jestem szczery ja teraz. Marek, szczery Marek. Czuję mega ból na plecach, mega. Lewy bark, to jest najbardziej bolesne miejsce aktualnie. Nie wiem dlaczego, czy to w kwestii tego plecaka, tej wagi plecaka i to, że znosi mnie. Ja mam tak z prawym, prawy też u mnie cierpi. I razem byśmy byli zdrowym człowiekiem. A też razem bylibyśmy kompletnie, no, niezdrowym człowiekiem. Niezdrowym człowiekiem. No i sobie tak śmigamy, nie? Życie jest piękne, byłoby piękniejsze, byłoby piękniejsze, gdyby zaraz było morze i byłby koniec. Ale nie, bo ja bym też chciał jakiś odcinek na kanale. Backstage byś miał. Mamy zarobione 148 zł i 1 grosz i nie wydaliśmy ani groszówki. Ej no, to jest ani niesamowite, grosza. Że na jedzenie na razie wydaliśmy tylko punkty z maka. No. Yo, i tak się, to jest biznesman, biznes plan, biznes życie. Pa. I za darmową wodę mamy i w ogóle, w ogóle taka ciekawostka. A wiesz, co jest najlepsze? Najlepsze jest to, koniec objazdu. Powiem tak, nogi mi też zaczynają boleć, a dupa szczypie. No, wiesz, umyć ją muszę. Aktualnie mamy 20:48, a przed nami jakieś 15 kilometrów. Bardzo możliwe, że mamy gdzie spać. Moje plany były takie, że dziennie chodzimy max za 21:00, no i niestety już pierwszego dnia cały plan legł w gruzach. No kurde, było to obliczone. Za późno wystartowaliśmy, bo po prostu źle to obliczyliśmy. Ile kurde zostało? Jeszcze 2 godziny 46 minut. Ile? Ile kilometrów? 12. Bo ja pierdzielę, stary. Nie jesteś na łapce. Ja też nie. Ja pierdzielę. Stary, jak pobiegniemy, to szybciej minie. Jest godzina 21:57. Stary, już to już jest za, już kończymy. Powiedzieć ci, ile według zegarka mamy za sobą? 28,5 km, 21 pięter i 38 tysięcy kroków. Spaliliśmy dzisiaj ponad 2000 kalorii. A to w sumie dużo kilometrów teoretycznie nie zrobiliśmy, nie? To jest najgorsze. No i to jest właśnie najgorsze. Ale przez te góry. Przez te góry. No to już masz praktycznie końcówkę teraz. 12 km, raz ciach, nocleg. Ile to się godzin idzie? 2 godziny. Zwykłym tempem. Jeśli przyspieszymy, to dojdziemy spokojnie w półtorej. Czyli jeszcze przed północą. Nie no kurde, ja sobie ponarzekam trochę, ale ja nie jestem pipa miękka. Pójdziemy. Idziemy, nie? Chyba, że jak ty się czujesz? Bo ja tragicznie ogólnie, ale... Ej, to nie no, stary, robimy teleportację. O, patrz, żeby już widzów nie męczyć, robimy teraz teleportację i zobaczymy, gdzie nas przyteleportuje. O, dawaj. Ej, co? Dobra. 3, 4. Po! Marek! Co się dzieje, Mareczku? Koniec, Kubo, to jest koniec, pauza. Jedziemy do hotelu. Ciekawe, co te samochody teraz myślą, wybijają nas. Jeden budowlaniec siedzi, drugi budowlaniec leży martwy. Stary, może się któryś z nich zatrzyma, to będzie plus. Dobra, to już jest naprawdę już dramat. Jest późno, jest 23:17. I w tym miejscu, wy go nie widzicie, stoimy przy Terach Góralskich. I tu robimy naszą pauzę, tu wrócimy jutro. A w tym momencie jedziemy do naszego kontaktu, wzywamy go. Nazwij tę pineskę, pierwszy upadek Marka. Wzywamy posiłki i ciekamy się. O, Marek, jesteśmy... Stary, jesteśmy chyba na miejscu, tak mi się wydaje. Ej, stary, to chyba tutaj. Ej, nie ma,
Dzień dobry, witam, witam w moich stronach. To jest właśnie ten tajny gość, który nam ogarnął. Ej, ale to jest zajebiste, że akurat u rodziców teraz byłem, co nie? Że i wy tak nagle, o, się spełnowaliście tutaj obok. My tylko widzieliśmy story, że jedziesz do nowego, no, do nowego targu, mieliśmy takie. Jeszcze później miałem zdjęcie z komputerem, mówię, kurde, miał komputer na chacie, nie no, tak, stary, ja tu mam wszystko, nie? Słuchajcie, panowie, ze względu na to, że podjechaliście teraz, to ja was biorę na spacer 20 minut do miejsca docelowego. Nie, żartujesz, nie? Ale panowie, macie hotel, jak będziecie grzeczni, nie będziecie marudzić, to weźmy wam śniadanko. Marek będzie narzekał. Ale nie, ja jestem mega twardy ziom. Panowie, powiedzcie mi, jesteście może głodni? A tak szczerze, czy nie? No nie myślałem o jedzeniu. A co, masz coś tu dobrego do polecenia? Stary, powiem tak, jako nowotorżanin rodzony, mamy takiego kepsa 20. Stary, dobra. To jest w ogóle, to był pierwszy kebab, jakiego zjadłem. Do tej pory uważam, że to jest najlepszy kebab w ogóle ever, jakiego jadłem. Ej, ale... Chłopaki, możemy pójść tam. Yo. Ciekawe, czy on pójdzie z nami przez całą Polskę. Fajnie, normalnie, patrz. Co tam, główko mała? Czy to jest ten legendarny kebab? No, ej, myślałem, że jest tutaj bliżej, szliśmy 40 minut i w sumie 3 km chłopaki przeszliście dodatkowe. Stary, serio, nienawidzę cię. Marek cię ma też... Nie no, Marek cię ma dalej kocha. Nie. Zadzwonisz tam? Zadzwoni, stary. To dla mnie mały rolo amerykański. W cieście klasyczny, mieszany. Dobra, można to... kartą? A to już tu... Nie no, ja mam... Nie, możesz. Nie, tego. No mogę. Nie możesz. Ej, to jest takie ten... taka... nasza mama. Dziękujemy. Pogodź, tylko... Traktujesz mnie jak mama, ale mnie nie przelisz teraz, dobra? ESG. Czuć kule moce, jest trochę grubokrona. Co się wów jest treściwie. Nie, ESG. Naprawdę ESG, no. Ale jest pełny sosu. Wszystkie jest, nie? Nigdy nie jadłem lepszego kebaba w Nowym Targu. Powstajemy i idziemy do hotelu. Hotel jest tam. No, ale nie możemy tu zostać. Znaczy, nie, jak w sumie chcecie, nie, jak już jest hotel, chłopie, to będzie super. Ja muszę umyć dupę. Szczerze, to mam nadzieję, że masz duże łóżko. O, bo byś miał dzisiaj dwóch przystojniaków. Fajnie jesteś, Filip. Dzięki. Że nagrywasz, kupujesz jedzenie, ugadziasz hotel. Szczerze? Jeszcze zmontuj film, dobra, okay? Przepraszam was, chłopaki, naprawdę. Ja naprawdę chciałem dobrze dla was. Ja myślałem, że wy przeskipujecie to dojechanie tutaj, dlatego was tak wziąłem. Przepraszam. To jest ten moment. Powodzenia, panowie. Dziękuję ci za wszystko, za całą dobroć. Krzyżu. Nie, pogwałtowałeś nas. Nakarmił, stary, odział. Ej, to jest dobry gospodarz, naprawdę. Bardzo dobry gospodarz. Odprowadziłem godzinę. Ej, no i to jeszcze musisz wrócić. No, ej, właśnie. Ej, odprowadziliście? Stary, jakby to nie ma problemu. Dobrej nocki wam życzę i powodzenia przez nas najbliższe 14 dni. O Jezu. A, tak po co to przypominał? Ej, to wygląda całkiem przyjemnie. Kurna, ej, to jest nowo bogatki taki. Ej, stary. Jakie łóżko wybierasz? Ja obojętnie, mogę nad podłogę. Dobra, to ja wybieram tutaj. Stary, dobra, nie przedłużajmy, Kuba, bo mi zaraz nogi odpadną. Czekaj, odkładam kamerę na chwilę. To jest niesamowite, jak dużo rzeczy mnie boli naraz. Nie, głównie teraz nogi. O, ciekawe jak stopy. O, jeszcze trzeba jedną zrobić bardzo ważną rzecz. Tak, słucham. Sprawdzić donaty. O, w mordę. O, kurde, to... nie, po czym się obracałem na tą stronę. 700km.net albo .pl. Działa to i to. I... Filmu jeszcze nie było? No, nie było filmu, tylko Instastory nasze, no. Już w tym momencie pierwszy próg został przebity. Ej, czekaj, a pierwszy próg to było co? Przerwa godzinna. Więc przerwę godzinną zrobimy jutro po prostu na trasie. Dziękujemy. Jest tak, 710 zł, 4 osoby wpłaciły stówkę, więc zaraz zrobimy podpis. Królu wpłacił 50 zł. Królu? Tak, to do 10 sierpnia dojdziecie, pozdro. Wojtek Mrówka dał stówkę, dokładam się, mam nadzieję, że dojdziecie bez problemów i że z uśmiechem na twarzy. A przez Kędzierzyn Koźle byście może przeszli? Kurę, trochę nie po drodze. Ale bardzo dziękujemy za pieniążki. Paulina Sztramska. Trzymajcie się tam, chłopaki, i miłej drogi. Pozdrawiam. My też pozdrawiamy. Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. Łukasz Fetner, stówka dobrej zabawy. Super zabawa była, jak widzieliście. Zwłaszcza pod koniec. Patryszkie, uwielbiam waszą dwójkę. Rozwijajcie się po prostu. Miło, że zawsze mogą na was liczyć. Ej, ostatnio właśnie czytałem dużo takich miłych, pozytywnych komentarzy jak od Patryszki. Możemy udawać, że przyczynia się do czegoś miłego, a nie do kary? Powodzenia. Ej, przyczyniłaś się do czegoś miłego. Do tych uśmiechów, no, teraz. I Kasper Duszek, powodzenia misiaczki, też rzucił stówkę, więc teraz zaraz latuje podpisik. Jaroszek. Siema, łapcie na dobry początek. Jak będziecie potrzebowali pomocy, to opisałem Mareczkowi na IG, gdzie dokładnie mogę was pomóc. Gdzie dokładnie mogę wam pomóc. Ej, ty nie właśnie, czy to jest on? Na pewno, bo dzisiaj komuś odpisywałem. Jeżeli
jeżeli to jest gościu, który pisał od Łodzi, no to bardzo dziękujemy. Nagrodę też czeka dobry wypasiony grill, woda, rozmowa i inna atrakcja. Piona. Kurna. I Marcin P, 50 zł, też powodzenia panowie, dziękujemy. Dzięki guys. Trzeba zrobić podpisem. Yo. Yo, i wpatrzcie na to. Ta koszulka z waszymi podpisami pójdzie dalej. Może nie jutro, bo jutro pewnie pójdę w innej atasie, będzie prała, ale pójdzie dalej. Zobaczycie ją jeszcze na odcinkach. Więc teraz co? Rozciągasz się? Chciałem stanąć na rękach teraz dla fanów. Nie wiem, czy to zrobię. Nie rób tego. Zakończmy odcinek po prostu. Zakończmy ten odcinek. Musimy to zrobić. Teraz.